teraz takie ryzyka prawno-organizacyjno-HR-owe. 25 września mają wejść w życie przepisy o sygnalistach. Przepisy, co do których nie wiadomo na przykład, czy należy przed 25 września wszystko mieć gotowe dla sygnalistów, tak żeby mieli komu zgłaszać w pełni poufnie, żeby ten ktoś, komu zgłaszają, był absolutnie bezstronny, czy też 25 września należy zacząć te przygotowania. Postanowiliśmy więc chwilę o tym porozmawiać z Tomaszem Mankiewiczem, adwokatem z kancelarii Russell Bedford. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, szanowni państwo. Mam wrażenie, że kwestia daty to jest w ogóle mały problem w porównaniu z tym, jak to wszystko zorganizować. No ale może rozprawmy się najpierw z tą datą, bo są sprzeczne interpretacje. Z przepisów w zasadzie wynikałoby, że do 25, no ale jakieś interpretacje mówią, że 25 to jest początek okresu. No między innymi Konfederacja Lewiatan uzyskała takie deklaracje ze strony rządu. Jak pańska wiedza wskazuje? Zgadza się panie redaktorze. Jedyne co wiemy to, że ustawa została podpisana przez pana prezydenta i faktycznie wiemy, że wejdzie w życie w dniu 25 września 2024 roku. Co się wydarzy później to faktycznie stanowi dość duży spór wśród prawników oraz przedsiębiorców. Faktycznie obowiązuje jeden z poglądów, mówi, że od 25 września musimy mieć już wprowadzone procedury zgłoszeń tak zwanych wewnętrznych w naszej firmie, w naszym przedsiębiorstwie. A drugi pogląd mówi, że tak naprawdę powinniśmy dopiero rozpocząć pracę nad tymi procedurami od 1 stycznia 2025 roku. Problem ten wynika przede wszystkim, w mojej ocenie, z uwagi na brak jakichkolwiek przepisów przejściowych w tym zakresie. Ponieważ, jak wiemy, ustawa o ochronie sygnalistów dotyczy, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, te podmioty, które zatrudniają albo na ich rzecz pracę wykonuje przynajmniej 50 osób. 50. Zgadza się. I ten stan. A tak swoją drogą, bo to też. Tak swoją drogą, panie mecenasie, 50 osób na etatach, czy 50 osób również współpracowników? B2B, również, umowy cywilnoprawne. Tutaj bardzo szeroko, panie dyrektorze, interpretujemy tych współpracowników, czyli i pracownicy, i osoby, które po prostu wykonują na rzecz pracodawcy, zakładu pracy jakieś czynności. Więc tutaj mamy bardzo szeroką definicję takich osób. Więc tu faktycznie będzie to ustalane szeroko i tak mówimy, będziemy to ustalać na 1 stycznia danego roku i na 1 lipca danego roku. Tak w tych okresach będziemy ustalać, czy przekraczamy ten limit 50 osób, czy też nie. I tak naprawdę zgadzam się z tym, że funkcjonalna wykładnia przepisu by nakazywała ustalanie, skoro ustawa nie obowiązywała przed dniem wejścia w życie, co oczywiste, to powinniśmy na 1 stycznia dopiero ustalić, czy w naszym zakładzie pracy tą pracę wykonuje 50 osób lub mniej. I od tego momentu tak naprawdę powinniśmy zacząć przygotowywać procedury wewnętrzne, ponieważ pamiętajmy, że ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek konsultacji wewnętrznych albo z organizacjami związkowymi, jeżeli działają w zakładzie pracy, a jeżeli nie, to pracodawca musi wyłonić przedstawicieli załogi, z którymi będą konsultowane procedury zgłaszania wewnętrznych. Czyli to by oznaczało, że teraz jeszcze nic nie musimy robić, a od 25 powinniśmy zacząć przygotowywać procedury po to, żeby one 1 stycznia mogły wejść w życie. No, to by była taka logiczna, ostrożnościowa metoda działania dla firm, które ewidentnie mają po prostu więcej niż 50 pracowników czy współpracowników. No, większość firm wie, ilu ich ma. No a ci, którzy są gdzieś na granicy, to co, mogą się zabrać do roboty dopiero w styczniu? I prawda jest taka, że ja mimo wszystko, znając otoczenie prawne, w którym jesteśmy, bym zalecał daleko idącą ostrożność. Bo to, że dzisiaj mamy interpretację, mamy pewne stanowiska ministerstwa, że procedury powinny być działać przynajmniej od 1 stycznia przyszłego roku, ja bym jednak sugerował daleko idącą powściągliwość i przygotowanie procedur jak najwcześniej, tak żeby przynajmniej na 25 września być gotowym je do ich wdrożenia. Ponieważ nie oszukujmy się, pracodawca nie jest w stanie antycypować, czy na dzień 1 stycznia tudzież lipca będzie zatrudniał te 50 osób. Niemniej potrafię sobie wyobrazić, że do obrony jest również pogląd, który będzie mówił, że dopiero od 1 stycznia przyszłego roku będzie się aktualizował obowiązek do prowadzenia tych procedur, również konsultacji, ponieważ obecnie, tak jak mówimy, ustawa
jeszcze nie weszła w życie. Ona obowiązuje, jest podpisana. Panie mecenasie, jest wiele aspektów, którym moglibyśmy poświęcić czas. Jest jeden, który wydaje mi się szczególnie istotny. Jakby pan, jeśli to się da krótko powiedzieć, jakby pan mógł nam krótko powiedzieć, ta bezstronna osoba, do której, czy ten podmiot bezstronny w ramach funkcjonowania procedur firmowych, do którego należy umożliwić składanie sygnalistom wniosków. Kto może być bezstronny? No bo HR-y pracują dla firmy, zarząd pracuje dla firmy. Jak znaleźć taką bezstronną osobę? Oczywiście to jest bardzo trudna kwestia organizacyjna, właśnie stworzenia tych kanałów komunikacji z sygnalistami i osób, które będą zawiadywać i samym przyjęciem zgłoszenia, a także dalszymi działaniami następczymi, ponieważ pamiętajmy, że czym innym jest przyjąć zgłoszenie, a czym innym jest prowadzić dalej postępowanie w tym zakresie, które muszą ustalić, czy do na przykład naruszenia prawa albo próby obejścia prawa doszło. I faktycznie obserwujemy, że większość przedsiębiorców raczej skłania się ku temu, żeby ten zakres prac outsourcingować, że faktycznie w ramach własnej organizacji ciężko jest znaleźć pracowników, którzy czy tam współpracowników, którzy z jednej strony chcieliby się tym zająć, ponieważ pamiętajmy, że ocena, czy doszło do naruszenia prawa, obejścia prawa, szczególnie prawa dotyczącego zamówień publicznych, dotyczących korupcji, jest bardzo trudna. I faktycznie potrafimy sobie wyobrazić taką sytuację, że trudno będzie znaleźć osobę bezstronną, tak jak pan redaktor powiedział. Osoby Jasne. Zatrudnione przez... Panie mecenasie, tak? To wydaje mi się, że właśnie podpowiedzieliśmy całkiem interesujący nowy biznes. Może dziennikarze powinni się zająć takimi dodatkowymi działaniami. W zasadzie są bezstronni, więc może to taki dodatkowy konsulting gdzieś na boku dla naszej branży. Bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy wracać do tematu. Tomasz Mankiewicz, adwokat z kancelarii Russell & Bedford. Staraliśmy się wyjaśnić państwu przynajmniej podstawowe kwestie związane z wchodzącym 25 września prawem dotyczącym ochrony sygnalistów. Udanego dnia.